Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiajmy o Danii i o gospodarce Danii. Każdy z nas słyszał o duńskim księciu Hamlecie i jego Be or not to be. Być albo nie być, oto jest pytanie. Każdy z nas nieraz recytował to. Każdy aktor marzy o roli duńskiego księcia Hamleta. A Hans Christian Andersen. Czy jest na naszej planecie jakikolwiek człowiek, który by nie znał choćby kilku baśni Andersena? Andersen, syn biednego szewca i niepiśmiennej praczki, urodzony w Odense. Ojciec umarł, kiedy mały Hans miał 11 lat, a matka umarła z powodu alkoholizmu. No była pijaczką. Ale dziewczynka z zapałkami, brzydkie kaczątko, nowe szaty cesarza, calineczka, królowa śniegu, świniopas, księżniczka na ziarnku grochu. I 150 innych baśni wydane zostały na całym świecie w 125 językach i towarzyszyły nam wszystkim od dzieciństwa. Duńczyk Andersen. Andersen musiał pracować na swoje utrzymanie od dziecka, ale potem bardzo pomogło mu królewskie stypendium. Trzeba pamiętać, że pomoc najuboższym jest częścią kultury tych północnych społeczeństw Skandynawii. Niektórzy nazywają to skandynawskim socjalizmem. Potem Andersen w wieku dojrzałym, właściwie na starość, otrzymał stypendium od duńskiego rządu. Taki skandynawski socjalizm. Pomoc tym, którzy sobie nie radzą. A ilu z nas zna Kierkegarda? Europejski egzystencjalizm wymyślił Kierkegaard. Duńczyk Kierkegaard. Czy jest wśród nas ktokolwiek, kto nie przeżywał egzystencjalnych dylematów? Zawdzięczamy to pojęcie egzystencjalizmu Kierkegardowi. Ja osobiście zaliczałem go do grona moich ulubionych filozofów. Zresztą do dzisiaj ten egzystencjalizm jest trwałą częścią kultury Skandynawii. Sławne są te skandynawskie klimaty kryminałów. To spuścizna Duńczyka Kierkegarda. Dalej, Duńczyk Niels Bohr. Dzięki niemu wiemy, jak wygląda atom. Tak, model atomu wymyślił Dończyk. Dalej, Duńczyk Hans Christian Erstedt. Odkrył elektromagnetyzm. Bohr i Erstedt to jedne z najważniejszych nazwisk fizyki. A Karen Blixen i jej pożegnanie z Afryką. Czy jest ktoś, kto nie oglądał tego filmu albo nie zna tej książki? Karen Blixen także była dunką. A współcześniej bardziej Gang Olsena. Serial z przygodami Egona Olsena i jego dwóch pomocników jest już częścią światowej popkultury. Tak, każdy z nas zetknął się z tymi postaciami duńskiej popkultury, nie zawsze wiedząc, że zawdzięczamy ten dorobek Duńczykom. Dania jest także najstarszą monarchią europejską, ale Dania to bardzo małe państewko. Pod względem powierzchni bardzo odległe, 130 miejsce na świecie. Mają wielkość dwóch naszych województw. Dania to takie połączone województwa Pomorskie i Zachodnio-Pomorskie, albo połączone Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. Albo Wielkopolskie i Lubuskie, albo Lubelskie i Podkarpackie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie jak na Europę maleństwo. Geograficznie Dania to Jutlandia, czyli Półwysep Jutlandzki, Wyspa Zelandia i Wyspa Bornholm. Jutlandia, czyli Półwysep Jutlandzki administracyjnie podzielony jest na trzy części, tak jak tutaj pokazuje to na slajdach, na część, na ten północny, północną Jutlandię, środkową i południową. Z tej północnej Jutlandii kiedyś w wyniku powodzi wykroiła się osobna wyspa. To ta część najbardziej wysunięta na północ. Z kolei na wyspie Zelandii, w jej północnej części, leży stolica Danii. Kopenhaga to taki osobny obszar administracyjny. W Kopenhadze w zasadzie nie ma drapaczy chmur. To taka jakby prowincja, stolica ale prowincja. Ale właśnie może to ta prowincjonalność Kopenhagi powoduje, że jest ona od lat w czołówce rankingów miast, w których żyje się najlepiej. Kopenhaga jest powszechnie uważana za wyjątkowo przyjazne ludziom miejsce. Może dlatego, że jest niewielka. Zaledwie 600 do 800 tysięcy mieszkańców, różnie źródła podają, zależy jakie przyjmiemy granice. Trzeci element Danii poza Jutlandią i Zelandią to wyspa Bornholm. Na upartego wystarczy jeden dzień, żeby ją objechać dookoła na rowerze. Taka jest ta dania małoświatowa, taka kameralna. Nobliści, no to już jest inaczej. Mają ich aż trzynastu. Jak na takie małe państewko niemal grajdą, to liczba imponująca. Z tego osiem nobli w naukach ścisłych. Nie jakieś tam literatury i pokojowe wysiłki, ale nauki ścisłe. Tu już raczej trzeba mieć wymierne osiągnięcia. Uczelnie wyższe? No, bez urazy, ale uczelnie wyższe mają lepiej wypozycjonowane niż my. A przecież są narodem prawie siedem razy mniejszym. Uniwersytet w Kopenhadze jest na 26 miejscu w świecie. A nasz najlepszy Uniwersytet Jagielloński jest dopiero w czwartej setce. Dużo mamy do nich do nadrobienia. A czy Duńczycy są bogaci? Są bogaci. W Unii Europejskiej właściwie tylko mieszkańcy Luksemburga są bogaci, a cała reszta Unii Europejskiej jest za duńczykami. Bogactwo statystycznego duńczyka wynosi 284 tysiące dolarów, a Polaka w porównaniu niecałe 60 tysięcy. No, różnica czteropięciokrotna do nadrobienia mamy jeszcze dużo. My, Polacy, po wejściu do Unii Europejskiej rozwijamy się bardzo dobrze, już nawet zaczynamy być dumni z tych naszych osiągnięć, i inni chwalą nas. Ale przez dwie dekady, po roku 2000, bogactwo statystycznego Duńczyka urosło o 170 tysięcy dolarów, a bogactwo Polaka tylko o 40 tysięcy dolarów. Czyli przez te 20 lat tego naszego świetnego rozwoju. Oni uciekli nam o kolejne ponad 130 tysięcy dolarów na statystycznego dorosłego. Stali się jeszcze bardziej bogaci, uciekli nam. My ich gonimy, a oni jeszcze szybciej nam uciekają. Dodajmy, oni kilka razy szybciej uciekają niż my ich gonimy. My dostajemy zadyszki przez te ciągłe nasze sukcesy, a oni w zasadzie, idąc normalnym trybem, niedługo znikną nam za horyzontem. Przez te minione dwie dekady bogactwo statystycznego dorosłego Duńczyka wzrastało o 9 tysięcy dolarów rocznie, a bogactwo statystycznego dorosłego Polaka o 2 dolarów rocznie. I to pomimo tego, że duża część naszego narodu dorabia poza granicami, bo gdybyśmy zostali w Polsce, to nawet tego byśmy nie mieli. Duńczycy znani są także z dobrej jakości nauczania. We wszystkich statystykach są w światowej czołówce. Co ciekawe, mają noblistów, mają dobre szkoły, mają bardzo dobry system nauczania. W szczególności studia w Danii zaliczone są do najlepszych na świecie. Ale chętnych do studiowania nie ma zbyt wielu. Zapraszają naszych maturzystów do studiowania u nich. Na niektórych uczelniach podobno Polacy stanowią nawet połowę studiujących w Danii. Studia są bezpłatne. Oprócz tego można otrzymać stypendium socjalne, które w pełni pokryje koszty studiowania. Tak, proszę Państwa, Polacy studiują za granicą. Studiują dużo w Danii, ale statystycznie dwie trzecie Polaków studiujących za granicą nie wraca do Polski. Nie mają po co do nas wracać. Dania to mały kraj. Niby należą do nich wyspy owcze i Grenlandia, więc powierzchniowo rzecz biorąc to kolos. Ale ludności mają tyle, co kod na płakał niecałe 6 milionów. Ludnościowo to taki trochę plankton w Unii Europejskiej. Tak, ludnościowo plankton, ale w wartościach realnych produkcji na osobę to elita Unii Europejskiej nawet wyżej od tradycyjnie bogatej Holandii o Niemcach już nawet nie wspominając. W wartościach nominalnych produkt krajowy brutto per capita, na osobę, też potwierdza ten bogaty status Duńczyków. Ceny? Tanio tam nie jest, ale Duńczyka stać. Stać Duńczyka na dostatnie życie, chociaż stawki CITU podatku od przedsiębiorstw, i PITU u podatku od osób fizycznych, należą do najwyższych na świecie. Zresztą te wysokie podatki to przypadłość całej Skandynawii, nie tylko Danii. Skandynawowie są bogaci, pomimo że płacą jedne z najwyższych podatków na świecie. I do tego ten duński VAT aż 25%. Mają horrendalnie wysokie podatki, a jednak nie uciekają z kraju. I od bardzo dawna, właściwie od zawsze należą do najbogatszych na świecie. Taki dziwny naród, ci Duńczycy. Duńscy imigranci. Dobre, solidne 10% populacji to imigranci. Ta otwartość na imigrację to także właściwość wszystkich Skandynawów. I stale co roku z imigrantami powtarza się ten sam obrazek. Imigranci cieszą się z ogromnych zarobków w Danii, ale tylko do chwili złożenia rocznego pitu. I płaczą, kiedy. Połowę zarobionych pieniędzy trzeba oddać duńskiemu fiskusowi. Takie mają podatki. Tak, Duńczycy i Skandynawowie są bogaci, ale kiedy patrzymy na współczynnik Giniego, czyli nierówności w dochodach, to widać, że jest to społeczeństwo ludzi o zbliżonych dochodach. Skandynawia to nie są Stany Zjednoczone, w których tylko garstka bogaczy jest i rzesze plepsu. No, i Skandynawia jest przyjazna, zadbana, czysta. To nie jest Nowy Jork, w którym boję się wejść do metra, bo wszędzie jest brud i zbrud. Skandynawia, Dania, ma swój kameralny klimat, ma smak, ma kameralność i ciepło. Taka właśnie jest Dania. Ale Dania ma jeszcze coś, co ją bardzo wyróżnia ma swój kościół. Kiedyś przeszli na Luteranizm, zresztą ze względów czysto komercyjnych. Po prostu nie opłaciło się być katolikiem, bo rzymski katolicyzm zanadto urósł w potęgę polityczną i gospodarczą. No i przeszli na luteranizm. Duńczycy stali się luteranami. W Marcinie Lutrze odkryli prawdziwego piewce boskości Jezusa. Czemu o tym mówię? Bo Duńczycy, a szerzej zachodni Europejczycy, nie zadają sobie takich czysto teoretycznych, religijnych pytań jak my, oni po prostu liczą pieniądze. Może nieco uproszczę, ale ich myślenie przebiega według schematu. Ten Bóg mnie bardziej kocha, który mnie, mnie upi. I wybrali chrześcijaństwo w wersji Marcina Lutra. Czy są wierni temu wyborowi luteranizmu? Tak. Luteranizm jest religią państwową duńczyków. Każdy król musi być członkiem tego. Kościoła luterańskiego, duńskiego, bo jest głową tego kościoła. Pastorzy przypominają Duńczykom, że będą żyli wiecznie, a Duńczycy z państwowego budżetu płacą dla swojego luterańskiego, państwowego kościoła. Płacą, bo kapłani przypominają im, że będą żyli wiecznie, a przecież życie wieczne warte jest każdych pieniędzy. Oprócz tego, że państwo płaci na kościół z budżetu. To wierzący także płacą 0,7% od dochodów. Płacą na ten swój kościół i państwo płaci na kościół dodatkowo. Proszę spojrzeć na statystyki. My, Polacy, uskarżamy się na nasz kościół, który podobno jest drogi. Ale patrząc na statystyki Eurostatu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy bardzo skąpi dla naszego polskiego kościoła. Na zachodzie państwo płaci więcej na kościoły. Widać, prawda? A w Danii to już. Przesadzają, naprawdę przesadzają. Proszę spojrzeć na te damy. Czyżby Duńczycy byli bardziej od nas hojni? Nie skądże. Oni płacą Kościołowi za określone świadczenia, za określone usługi. A my? My płacimy Kościołowi za nic, bez żadnych oczekiwań, bo tak się należy. Dlatego oni są bogaci, a my nie. Ich kościół jest bogaty, a nasz jakby mniej. Uczmy się rozmawiać konkretami, a wszystko nam to wyjdzie na zdrowie. My, Polacy, jesteśmy narodem zdecydowanie bardziej religijnym od Duńczyków. Tyle, że oni rozmawiają ze swoim kościołem językiem konkretów, a my albo mówimy na kolanach, albo się obrażamy. I jeszcze warto wspomnieć o duńskich Żydach. Przed II wojną światową w żadnym europejskim kraju Żydzi nie byli lubiani. W Polsce ożenić się z Żydem lub Żydówką oznaczało mezalians. Żydzi byli gorszym narodem w Polsce i w całej Europie. Może dlatego Hitlerowi łatwo przyszło pastwić się nad Żydami. Nasi polscy Żydzi wyginęli w czasie II wojny światowej. 3 miliony polskich Żydów trafiło do krematoryjnego pieca albo do piachu. A jednak prawie 7 tysięcy spośród nas Polaków ma medal sprawiedliwego wśród narodów świata. Prawie 7 tysięcy spośród nas zostało uhonorowanych medalem sprawiedliwych wśród narodów świata. A duńscy Żydzi no, u nich jest odwrotnie. Ponad 99% duńskich Żydów przeżyło II wojnę światową. W 1943 Hitler zdecydował, żeby wysłać duńskich Żydów do krematoryjnych pieców. A Duńczycy tych swoich Żydów zresztą z pomocą Szwedów uratowali. Jaka spotkała za to Duńczyków nagroda? No, wśród nagrodzonych medalami i jest zaledwie 22 Duńczyków. Nas Polaków jest 7 tysięcy, choć ponad 90% polskich Żydów zginęło. A ich jest ponad 300 razy mniej uhonorowanych, choć uratowali wszystkich swoich Żydów. Proszę o chwilę refleksji nad tym tylko refleksji, bez mówienia o naszej polskiej wyjątkowości. Proszę Państwa, jestem wobec Żydów krytyczny, ale jestem wobec nich przyjazny i zawsze gotowy na rzeczowe rozmowy. Czy Ci Duńczycy są narodem szczęśliwym? Tak, są szczęśliwi. W ogóle te narody skandynawskie należą do najszczęśliwszych na naszym globie. Proszę popatrzeć w światowym zestawieniu. Skandynawia razem z Finlandią w pierwszej siódemce zajmują cztery miejsca. W pierwszej siódemce najszczęśliwszych cztery miejsca należą do Skandynawów. I tak jest prawie od zawsze. Skandynawia to najszczęśliwsze miejsce na świecie. A Duńczycy? Proszę spojrzeć, to Czomolungma. Wyżej już tylko Finowie. Tacy trochę przyszywani Skandynawowie, ci Finowie. Może nie są najbogatsi, ale od wielu lat w czołówce najszczęśliwszych. Najszczęśliwszy półwysep na naszym globie. Półwysep skandynawski. Widzimy Skandynawię w zestawieniu z państwami naszego regionu. No, sporo nam brakuje do ich poczucia szczęśliwości, może warto ich podpatrywać. Indeks rozwoju społecznego. I znowuż nie chce być inaczej. Duńczycy, skandynawowie, to ścisła czołówka światowa, tak mają ten swój skandynawski socjalizm i bardzo wysokie podatki, a jednak należą do najszczęśliwszych narodów na naszym globie. Warto zadać sobie pytanie, czy oni są bogaci i szczęśliwi ze swoim socjalizmem? Czy w opozycji do tego socjalizmu? No ale, żeby na to pytanie odpowiedzieć, zapraszam na drugą część wykładu. Poświęcimy ją duńskiej historii gospodarczej. A teraz dziękuję.